Przed nami mecz fazy grupowej. Presja jest ogromna. Najmniejszy błąd może drogo kosztować każdą z drużyn. A nam pozostaje czekać i patrzeć, kto wyjdzie zwycięsko z tej próby sił. Najlepszy okres, taki złoty wiek, stara dama, czyli Juve, miała chyba w latach 70. i 80., a nam kojarzy się jednoznacznie z jednym zawodnikiem. Zivi Boniek, Bello di Notte, wielka postać Calcio, zdobywał z Juventusem tytuły Mistrza Włoch, a także Puchar Europy w 85. roku po wygranej z Liverpoolem. Arbitrem dzisiejszego meczu jest Pim Ploegenmakers. Rozpoczęli. No, z tego miejsca można strzelać. Lichtsteiner. Pereira. Vidal. Czy piłce Cristiano Ronaldo? Czy to jest okazja? Minimalnie celnie. Próbują ataku bokiem boiska. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Teraz. Gassi. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Za moment Juve wznowi od wrzutu z autu. Cieniem na najnowszej historii Juventusu kładzie się afera Calciopolo związana z przekupywaniem sędziów. W ramach kary w 2006 roku Juventus został relegowany do Serii B i rozpoczął tam kolejny sezon z ujemnym saldem punktowym. Zabrano im dwa tytuły mistrzowskie z lat 2005-2006. Klub nie zgadza się do dziś z tym werdyktem i nosi trzy gwiazdki pokazujące zdobyte tytuły. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Pereira. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. Piłka opuściła pole gry. Sędzia pokazuje rzut rożny dla Juventusu.
Plotmakers nie miał wątpliwości co do tego faulu. Czy pokaże żółtą kartkę? Piłka wyszła na aut, rozpocznie Juventus. Buffon. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Zawodnik był na spalonym. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Roberto Pereira. Teraz Asamoah. Juve zdecydowanie w ataku. Dobre odebranie piłki bez faulu. Roberto Pereira. Morata. Pereira. I znowu podanie do Cristiano Ronaldo. Dośrodkowanie. Dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. Wymieniają piłkę między sobą. No przejął, ale nie opanował piłki. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Lichtsteiner. Teraz Cristiano Ronaldo. Ładnie wymieniają podania. Za moment Juve wznowi od wrzutu z autu. No i Cristiano Ronaldo. Zagli. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Lichtsteiner. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Pogba. Uderza! Strzała, piłka przechodzi obok bramki. I trener nie może uwierzyć, że nie padł gol. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Morata. Lichtsteiner. Vidal. Asamoah. Chyba będzie wrzucał. I Roberto Pereira. No wyszedł. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Ciekaw jestem, co da im ten remis, jaki mamy po pierwszej połowie w tym turnieju. Oczywiście muszą zagrać w drugiej części meczu zdecydowanie inaczej, dlatego że ta sytuacja niczego nie rozstrzyga.
Przed nami kolejne 45 minut. Przypomnę, że wciąż bez bramek. Bez bramek, bez wrażeń i właściwie bez jakiegokolwiek uczucia, że jesteśmy na piłkarskim meczu. Ale znakomicie! Roberto Pereira. I mamy gola, proszę Państwa. Świetna, piękna bramka. Przypomina mi ona lata 70. i pewnego jasnowłosego diabła. Znakomita gra głową i spora odwaga. Piękny gol. Widać, jak perfekcyjnie opanował grę głową. Mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu, ale dopiero w drugiej połowie. Lichtsteiner. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Ależ walka o piłkę. Dobrze, do przodu. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Przerywa tę ciekawie zapowiadającą się akcję. Będzie zmiana zawodnika. Piłka wyszła na aut. Samuel. Dośrodkowanie w pole karne. I udanie teraz wybił głową. Morata. Lichtsteiner. Pogba. I piłka trafia do obrońcy. Prosto w bramkarza. Morata. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Pogba. Morata. Rozpoczną od rzutu wolnego. W drużynie prowadzącej nastąpiła zmiana zawodnika.
ataku pojawi się dwóch nowych zawodników. Może być groźnie. Pepe. Vidal. Samuel. Traore. Kiepsko zagrane, ale pomysł dobry. Morata, Pogba, Simon Pepe, piłka wyszła na aut, rozpocznie Juventus. Trener wykorzystuje rezerwowego. Kizio. Lichtsteiner. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Safari. Żadna z drużyn nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. Marquisio. Ależ wspaniale grają piłką. Niestety stracił piłkę. Traore. No i piłka wyszła poza pole gry. Ważne przejęcie piłki, bo mieli rywale szansę na bramkę. Lichtsteiner. Marquisio. Pepe. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Gassi. Teraz Cristiano Ronaldo. Marquisio. Vidal. Matri. Czy będzie strzelał? O, la la, jaka bramka! No brawo, znakomicie wprowadził się do meczu. Tuż za wyczucie trenera, że wpuścił go na boisko. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Nie zobaczymy już więcej bramek w tym meczu. Sędzia zakończył to spotkanie. Kończymy, żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia i do zobaczenia.